27 maja obchodzimy rocznicę 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. To wspólne święto wszystkich mieszkańców, całej naszej społeczności. I choć w tym roku obchody będą inne niż dotychczas, warto zawsze podkreślać ważną rolę i znaczenie naszej wspólnoty. Samorząd to przede wszystkim dialog z mieszkańcami, wspólne sprawy i cele, to inwestycje i projekty. To współdecydowanie o kierunkach rozwoju miasta oraz najbliższego otoczenia. Samorząd to drogi, mosty, szkoły, boiska i hale sportowe, z których na co dzień korzystają mieszkańcy. Przez ostatnie 30 lat Bydgoszcz zmieniła się nie do poznania i śmiało możemy powiedzieć, że dobrze nam z samorządnością. Lata 1990-1999. 27 maja 1990 roku odbywają się pierwsze po przywróceniu samorządów wybory. Bydgoska Rada Miasta liczy wówczas 55 radnych. Jednocześnie zaczynają powstawać rady osiedli, które mają pełnić funkcje opiniotwórcze. Dla Bydgoszczy to także czas przemian gospodarczych. W miejsce likwidowanych zakładów pracy powstają nowe. Jednym z nich są pojazdy szynowe PESA. Rozpoczyna się również przebudowa trasy WZ. W 1999 roku, w wyniku reformy samorządowej, Bydgoszcz staje się stolicą województwa kujawsko-pomorskiego. Lata 2000-2009. Tworzy się Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, na terenie którego obecnie w ponad 160 firmach pracuje prawie 4000 osób. W 2005 roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dynamika rozwoju miasta znacząco przyspiesza. Rozpoczyna się rewitalizacja Wyspy Młyńskiej, której kolejne etapy realizowane są do dzisiaj. Rozwija się baza sportowa, powstają nowe obiekty, wśród nich hala Łuczniczka. Przebudowany zostaje Stadion Zawiszy, na którym odbywają się zawody lekkoatletyczne i piłkarskie o randze światowej i europejskiej. Powołana zostaje Młodzieżowa Rada Miasta, która ma upowszechniać ideę samorządności wśród młodzieży. Lata 2010-2020. Trwa realizacja nabrzeży rzeki Brdy oraz parków. Przebudowanych zostaje kilka odcinków bulwarów, tworząc wzdłuż rzeki place zabaw, fontanny, ciągi rowerowe i inne atrakcje. Rewitalizowane są parki Kazimierza Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Wincentego Witosa, na Wzgórzu Wolności oraz Wzgórzu Dąbrowskiego. Rozwija się idea samorządu i udział mieszkańców w zarządzaniu miastem. Powstają ciała doradcze przy prezydencie miasta. Bydgoska Rada Seniorów, Rada do Spraw Estetyki Miasta, Bydgoska Rada Pożytku Publicznego, Rada Partycypacji Społecznej oraz Rada Sportu. Dynamicznie rozwija się bydgoski budżet obywatelski. Mieszkańcy sami zgłaszają pomysły i decydują w głosowaniu, które z nich wejdą w życie. Utworzone zostaje Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, zrzeszające Bydgoszcz i sąsiednie gminy. Coraz prężniej działa Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W ramach inicjatyw lokalnych organizowane są konsultacje społeczne, w których mieszkańcy wyrażają swoje opinie o ważnych dla miasta projektach. Ostatnie 10 lat niesie ze sobą również jeszcze większy rozwój inwestycyjny miasta. Powstają Trasa Uniwersytecka, lodowisko Torbyt. Zrewitalizowany zostaje Stary Rynek. Gigantyczne pieniądze, prawie miliard złotych, trafiają na rozwój sieci tramwajowej i zakup ponad 30 nowoczesnych pojazdów. Dzięki temu bydgoszczanie tramwajami dotrzeć mogą do dworca PKP Bydgoszcz Główna i do Fordonu. Za sprawą funduszy unijnych realizowana jest inwestycja w kompleksie z Młynem Rotera, w którym powstanie Park Kultury, nowa instytucja kultury. Powstaje również spalarnia odpadów. W trakcie realizacji są kolejne wielkie inwestycje. Przebudowa ulicy Kujawskiej, ulicy Grunwaldzkiej, hali targowej, Muzeum Okręgowego, budowa nowoczesnego olimpijskiego basenu Astorii czy odbudowa teatru kameralnego. Wszystkie te inwestycje na co dzień ułatwiają życie mieszkańcom, odpowiadają na ich potrzeby i sprawiają, że Bydgoszcz to miasto dobre do życia.